wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. Polski szlachcic pułkownik Dowgirt porzuca służbę w wojsku elektorskim. Ucieka wraz z wiernym wachmistrzem Kacprem Pilchem i przez liczne zasadzki przedziera się ku polskiej granicy, aby dotrzeć do Warszawy i zawiadomić króla polskiego o nieprawościach szerzących się w Prusach książęcych. Do Warszawy wyrusza także kurier von Röde z tajną pocztą, a wraz z nim zaufany elektora chytry dyplomata margrabia Ansbach. Kacper na czele kurpiów zabiera jednak elektorskim wysłannikom konie, a przy okazji wpada mu w ręce tajemnicza czarna sakwa, własność von Rödego. W drodze do Warszawy Dowgirt z Kacprem i Magdą ratują przed napadem grasantów samotną podróżną karetę. Okazuje się, że uratowali pannę Annę Ostrowską, ulubienicę hetmana sowieckiego podróżującą wraz z ciotką oraz Ansbacha i von Rödego, którzy po utracie koni skorzystali z pomocy pań i przyłączyli się do nich. Wielka uroda panny Anny olśniewa młodego pułkownika. Warszawa, czas Sejmu. Margrabia Ansbach, rezydent elektora Hoverbeck i przybyły do Warszawy von Holstein za wszelką cenę chcą odzyskać czarną sakwę i knują intrygi przeciwko Dowgirdowi. Pułkownik przypadkiem znajduje ukrytą w czarnej sakwie listę nazwisk magnatów opłacanych przez elektora. Listę ową przekazuje hetmanowi Sobieskiemu, który obu dzielnych żołnierzy przyjmuje do swej służby. Intryga Ansbacha i wielmożów na żołdzie elektora udaje się. W czasie nieobecności hetmana sowieckiego Dowgirt zostaje ujęty, osadzony w więzieniu i jako poddany elektora ma być wydany von Holsteinowi. Anna z Magdą wyruszają po pomoc do hetmana, a Kacper dla ratowania swego pułkownika gromadzi szlachtę. Von Holstein z Hoverbeckiem przybywają po więźnia. Długo kazałeś, waszmość, pan na siebie czekać. Mam rozkaz, aby zatrzymać więźnia. Do świtu. Co? To już niedługo. Ale tutaj wyraźnie napisano, aby go wydać natychmiast. W czas Sejmu rozkazy zmieniają się z godziny na godzinę. Przepraszam, ekscelencjo. A ja waści. Tak. A ja waści. O. A ja waści. Waszmość tu? Co się stało? Odnalazłem waszmościów. Nie śpij, durniu, wjeżdżaj!
Stój! Doprowadzimy pułkownika. Proszę ze mną. Patrzysz? Trzech za mną. Proszę poczekać. Mości, panie oficerze, proszę przeprowadzić więźnia do karety. Cofnijcie się, waszmościowie! Mam rozkaz i muszę go wykonać. Wasza miłość. Ekscelencjo, mniemam, iż zaszła tu pomyłka. Wielmożny pan hetman osobiście poręczył honor i uczciwość pułkownika Dowgirda. A zapewne. Ktoś tu z pewnością się pomylił. Dziękujemy waszej miłości. Thank you.
stolicy Sejm się odbywa. W takim czasie żadne intencje do wzbudzania tumultu usprawiedliwione być nie mogą. Proszę tedy o spokój. Cieszę się, mości pułkowniku. Wybaczy pan oficerze, ale teraz ja go baryż biorę. Panowie, von Rede poniósł zasłużoną karę, a my możemy sobie pogratulować. Książę elektor przesyła listę osób oddanych naszej sprawie. Dowgirt mają od dawna. Biskup Kijowski, Pac, Ostroruk. Pan znał treść tajnego pisma, margrabio? Nie, ale znam ludzi, ambicje, ich słabości. Ta lista zresztą nie przedstawia dla nas żadnej wartości. Dlaczego? Dowgirt wie, że dopóki zna nazwiska magnatów stojących po naszej stronie, my tej listy wykorzystać nie możemy. Ale dlaczego on nie ujawnia tych nazwisk? A po co? Pomnożyłby tylko wrogów i to nie byle jakich. My byśmy się oczywiście wszystkiego wyparli, a i Sobieskiemu nie byłoby to na rękę. A tak, obie strony trzymają siebie w szachu. A ja, margrabio, w jednym posunięciu dam Dowgirdowi mata. Za pułkownikiem hetman Sobieski stoi. Który tym razem sam będzie nalegał, żeby Dowgirda wtrącić do wieży. Intryga? To nie pańska domena, ekscelencjo. Jeżeli się nie uda, margrabio, będę do pana dyspozycji. Od rana z imczpanami Czosowskim i Blazowskim gdzieś przepadł. List do jaśnie wielmożnego pana przynieśli. Kto przyniósł, od kogo? Nie wiem, nie chciał powiedzieć. A dlaczego go do mnie nie przysłał? Nie chciałem waszej miłości niepokoić. Powiedz mojemu wachmistrzowi, żeby na dworze hetmana się stawił. I panienki pilnował. Prowadzę o tej porze. Troska o honor i dobre imię mojej ukochanej kuzynki. A któż na nie nastaje? Nie wiem, ale... ale na samą myśl krew mi do głowy uderza. Andrzej...
Co się stało? Nic. Jeszcze nic. Ale chodź, usiądź. Przyrzeknij, że dziś wieczorem w pałacu ostaniesz. Andrzeju. Przyrzeknij. Przyrzekam, ale... Chciałbym cię nieść przez lasy, łąki i pola i nikomu, nikomu nie oddać. Kuzynie. Wiem. Ale miłować siebie nie zabronisz. Jak brat siostra, siostra brata. Andrzej. Na mnie już czas. Nie wiem, jaka potrzeba cię wzywa, ale niech Bóg cię błogosławi. A, tak oto z babami różnie bywa kumie. Tylko sam Lucyfer poradzić im umie. Tylko sam Lucyfer poradzić im umie. I tak to, waszmościowie, wyprowadziłem w pole rajtarów. Miłościwie panującego nam elektora. Na pochybel! Na pochybel! Na pochybel! Uciszcie się, waszmościowie, bo straż miejską zbudzić. Uciszcie się, waszmościowie! Zapraszam, waszmościu, na mały kuśnyczek! Iwe! Waszmość, proszę, przodem! Nie, wasz pierwszy. Nie, wasz pierwszy. Waszmość pierwszy. No, ja idę pierwszy. Bardzo dziękuję. Gospodarzu, piwa! I wina! Dla mnie i dla moich towarzyszy! I dopiory nie żałuj! O, jest pan wachmistrz! Nie dalej jak dwa pacierze lincz pułkownik ować pana pytał. No i znalazła się zguba. A jest u siebie? Nie! Pismo jakoweś do pułkownika przysłali, po przeczytaniu wypadł stąd, jakby go horda Tatarów goniła. Nie mówił dokąd? Nie! Przykazał, żebyś się waszmość zaraz u pana hetmana stawił i panienki pilnował. Czemu od razu nie gadasz? Wybaczcie, waszmościowie. Do pana marszałka nadwornego. Gdzie panienka? Co się stało? Mów, bo mi łeb pęknie. Pułkownik jakoweś pismo dostał i kazał mi panienki pilnować. Ale co? Gdzie? Kiedy? Opamiętaj się, Kacper. Gadaj, gdzie panienka? U siebie w pokoju. Odpoczywa. Prowadź mnie do niej. Co? Prowadź! Wyznaję, ekscelencjo, że wiadomość, jaką mi pan przyniósł, jest zadziwiająca. Niestety jest prawdziwa. Dlatego przybyłem do pana, panie marszałku. Wasza miłość? Doniesiono mi, że imć pułkownik Dowgirt zwabił podstępnie starościca Andrzeja Tarłowskiego do ogrodu na tyłach hetmańskiego palacu. Ruszaj, waszmość, co rychlej. Ruszaj, waszmość. Dziękuję, ekscelencjo. Thank you.
Witam waszmość pana pułkownika. Dlaczegoż to waszmość jak złoczyńca się skradasz? Bogu niech będą dzięki. List otrzymałem, że starościance grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Uże, strach cię obleciał. Bo zamiast mojej kuzynki, którą niecnie chciałeś tu zwabić, zastałeś mnie. To po twarz. Milcz waść. Jeżeli reszta honorów tobie została, broń się. Schowaj za szablę. Czy wiesz, co znaczy pod bokiem króla? Dobądź szabli. Dobądź szabli. Acan. Schowaj waj szablę. Dobądź szabli, bo jak chama płazem przejadę! Młodzieńcze, opanuj się! Broń się! Bóg mi świadkiem, że nie ja tego chciałem. Schowaj waj szablę! Nic nie rozumiem. Ja nic nie rozumiem. Wybaczcie, panie. Idziemy, moje panie? Wasza miłość! Właściwie oficerze! Co się tutaj dzieje? Kto strzelał? Szukamy mieć pana pułkownika Dowgirda, którego mam rozkaz... Boże! Reszty dokona za nas Straż Marszałkowska, która po ujęciu Dowgirda przed Trybunał Królewski go postawi. Wyrok może być tylko jeden. Ciała starościca nie znaleziono. Ale zakrwawioną pelerynę. Krew nie oznacza jeszcze śmierci. Radzę, ekscelencjo, owego wachmistrza mieć na uwadze. On was do pułkownika doprowadzić może. Pełno wszelakiego tałataństwa w czas Sejmu
do stolicy zjeżdża. Tak. Ponoć imć pułkownik trupa ukrył, a sam ze stolicy uszedł. A jak trupa nie ma, to skąd wiadomo, że szlachcic ubity? Mówią, że starościanka pelerynę rozpoznała. A małoż to szlachty peleryny nosi? Ta, ale ta rodowa po ojcu. No niby wszystko się zgadza, a uwierzyć trudno. Wybaczcie, wasz mościowie. Pułkownik. Nie pytaj o nic. Chryste, panie, co się tu dzieje? Panienka północy nie spała, dopiero medyk zdjęła mi przyszedł i nad ranem usnęła. Hetman, jak się o nieszczęściu dowiedział, tak głośno krzyczał, że cała służba po kątach się skryła. Co mówił? Tak, a potem do komnaty kazał sobie wina przynieść z piwnicy, mnie zawołał i tak na mnie patrzył, jak to ja bym była wszystkiemu winna. Ach, dlaczego pułkownik go ubił? No cicho, Magda, cicho. Bo to wszystko twoja wina. Och, ty capie jeden, to wszystko przez ciebie, słyszysz? Coś ty, rozum straciła. Och, zamiast pułkownika pilnować, to po zajazdach się włóczysz? Ludzi buntujesz? To polityka. O, polityka, o. Pułkownika upilnować nie umie, a za politykę się bierze. Nie gadaj tyle. A do hetmana mnie prowadź. Ja? O nie. A no ty. Szybko, bo czasu mam niewiele. Dobrze. Pan hetman imć Kalinowskiego do pana marszałka wysłał, żeby się wywiedział, czy pan pułkownik już pojmany. Jak cię usze, to cię do lochu wpędzi. A trudno. A hetmana widzieć muszę. Hetman! Witamy, witamy. Bóg was tu zesłał. Z ojcem Acanny w pilnej sprawie rozmawiać muszę. Ojciec za nim mógł, krewniaka pod wolą stanął, za kilka dni tu będzie. A gdzie pułkownik? Muszę z ojcem Acanny rozmawiać i to zaraz. Zaprowadzę. Mam opiekuna, anioła stróża.
A który to? Ten. Antoni, zaprowadzisz pana wachmistrza do ojca, a wy za mną. Kiedy dziewczyna jest jak brzoskwinia, jak garniec wina, jak to dziewczyna miłować pragnie, jeśli ktoś gładki jej w oko padnie. Wtedy dziewczyna jest jak brzoskwinia, jak garniec wina, jak to dziewczyna miłować pragnie, jeśli ktoś gładki jej w oko padnie. Kto pierwszy daje? Dwa razy daje. Delegaci stanów pruskich w Lecku w zeszłej niedzieli obradowali. W tajnym zjeździe uczestniczyło kilku rajców, Torunia i Elbląga. Miasta te na spłatę długów królewskich gotowe rewers wystawić, no gdyby Sejm umowy Welawskiej nie uznał. Delegaci tu zdążają, aby w czas Sejmu nasze starania swoim groszem wesprzeć. No widzisz, księże, opacie dobrodzieju, już nawet i kupczykowie więcej troski o dobro kraju wykazują, niż wielu takich, którym senatorska krew w żyłach płynie. Czy delegaci podali już termin przyjazdu do stolicy? Na dniach tu będą. Kaliskim traktem dla bezpieczeństwa zdążają. Wśród nich jest i syn chorążego od Rwąża. Chorąży w waszym mości hetmanie wojsku służył. Później w Prusiech osiadł. Wielki Dowgirda przyjaciel. Pamiętam. Pamiętam. Dzielny i prawy mąż, duszą Rzeczypospolitej oddany. Holsztajn w Lecku do lochu go wtrącił i na śmierć skazał. Jezus Maria! Syn ratunek u króla dla ojca wybłagać pragnie. Pomóc mu trzeba. Daj mi znać, gdy do Warszawy dotrą. Cicho! Czy królestwo moje jest wielkie? Jest największe na świecie. Bardzo dobrze. Cicho! Czy królestwo moje jest mocne? Jak najstarszy dom. Bardzo dobrze. Cicho! Czy są w nim góry, morza, lasy, rzeki, pola i łąki? Jest wszystko, co Bóg stworzył. Bardzo dobrze. Cicho! Więc poddani moi są szczęśliwi. Tak, panie. Śpiewają o mnie. Tak, panie. To śpiewaj. Śpiewaj! Lasy i góry, łąki i wody, lud pracowity i twardy. Królu w tym kraju więcej swobody ma wróg podstępny i hardy. Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i lutnia w rękę mnie pali. Nie mogę nucić mojej piosenki królu, gdy lud twój się żali.
Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i lutnia w rękę mnie pali. Nie mogę nucić mojej piosenki, królu, gdy lud twój się żali. Hen na północy, gdzie bór liściasty, pająk swe sieci rozwija. Krzyż ma na plecach, nienawiść w sercu, na ustach Jezus Maryja. Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i ludnia w rękę mnie pali. Nie mogę wrócić mojej piosenki, królu, bo lud twój się pali. Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i ludnia w rękę mnie pali. Nie mogę mojej piosenki, królu, gdy lud twój się żali. Królu mój, królu, tam lud twój ginie i czeka twojej miłości. W prastarej polskiej, pruskiej krainie wróg się podstępnie rozgościł. Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i ludnia w rękę mnie pali. Nie mogę wrócić mojej piosenki, królu, bo lud twój się pali. Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i ludnia w rękę mnie pali. To komedianci, którzy w Lecku występowali. Trzeba ich było wtedy do lochu wtrącić. Pieśń z każdego lochu ucieknie, ekscelencjo. Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i lutnia w rękę mnie pali. Królu, to lud twój się żali. Pójdziesz, Kalinosiu, do rezydenta elektora. Zaproszenie na przyjęcie zaniesiesz. Wolałbym na Tatary iść, niż tych pludrów zapraszać. Nie rezonuj mi tu waść! Wolałbyś, wolałbyś. Mój rozkaz jest twoją wolą. No idź już, idź. A tym komediantom komnatę jakąś przysposobiłeś? A jakże? Nigdy pałacu od środka nie widzieli. Do komnat na kołach przywykli, a tu jak dostojnych gości ich przyjmuj. Koniec świata. Starzejesz mi się, Kalinosiu. Marudzisz. Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i lutnia w rękę mnie pali. Nie mogę nucić mojej piosenki, królu, gdy lud twój się żali. Śpiewaj, łyku! Pan Błazowski śpiewa? Wszyscy śpiewają! Gdzie bór liściasty, pająk swe sieci rozwija. Krzyż ma na plecach, nienawiść w sercu, na ustach Jezus Maryja. Imć, panie Trzosowski, spójrz na wachmistrza. Z bólu rozum mu odjęło. Niewielki to ból. Jak to? A tak to. Widzę w tym głowę samego pułkownika. Co? A to. Zobaczysz waść, że Dowgirt rychło tu w chwale i zdrowiu przy tego przybędzie. Jak to? A tak to. Bez miodu tego nie rozgryzę.
Nieprzyjednany wróg elektora otwiera swoje bramy. Miał pan rację, margrabio. Zwyciężać można nie tylko siłą. Wielki to zaszczyt dla nas być zaproszonymi przez jego wielmożność pana hetmana Sobieskiego. Czy ciało Tarłowskiego znaleziono? Nie, jeszcze nie. A wachmistrz? Z pospólstwem po zajazdach pije. I piosenek uczy. Sam pan mówił, margrabiu, że obie strony trzymają się w szachu. Tylko że w grze nie ma już laufra, który nam zagrażał. Nie ma mordercy siostrzeńca hetmana. Sobieski o tym wie. Jesteśmy bliżsi zwycięstwa niż kiedykolwiek. Proszę wybaczyć moją szczerość, ale gdyby książę elektor miał tylko takich polityków jak pan, zostałby lennikiem do końca swoich dni. Jak pan to rozumie, margrabio? Nie wierzę Sobieskiemu. Tym razem to pan się myli. Jeżeli się omylę, wówczas ja będę do pana dyspozycji, ekscelencjo. Panowie, wypijmy. Niech żyje Fryderyk Wilhelm, król w Prusiach. Pan marszałek nadworny powiadomił mnie, że przyjść nie może. Pewnie Dowgirda osaczył i sam pragnie dopilnować, aby tym razem nie uszedł bezkarnie. Wasza miłość, w dobrocie swego serca już raz dopuściłeś do uwolnienia Dowgirda, który zamiast odwdzięczyć się za to, zbrodnią odpłacił. Margrabia Ansbach i graf Erich von Holstein dobrze znają Dowgirda. Tym razem wojska moje doprowadzą go aż do Królewca. Proszę przyjąć wyrazy najgłębszego współczucia wraz z zapewnieniem, że osobiście dopilnuję, aby winnego tej ohydnej zbrodni spotkała zasłużona kara. Dziękuję, waszmości. W Bogu nadzieja, że swą sprawiedliwą ręką ukarze winnego. Z głębokim żalem donieść muszę, że posłów elektorskich spotyka w stolicy zniewaga. Wesołki dla gawiedzi, na rynku występując, śpiewają piosenki, których słowa i rymy, wierność i przyjaźń elektora dla króla polskiego na szwank wystawiają. A obelżywe te pieśni wachmistrz Dowgirda, a żołnierz waszej miłości po zajazdach roznosi. Krucha byłaby to przyjaźń i nie stała wierność, skoro by się bała błazeńskiej krotochwili. Teatrum z sumieniem naszym była, pozwólcie, że moi aktorowie rozweselą serca nasze. Patrz, ten cudzoziemska ubrany to Zasławski. Czekaj! A ten, no patrz, ten obok naszego hetmana to biskup Kijowski. Kacper, uspokój się. Panienka idzie w żałobie.
Ars longa vita brevis. Idąc śladami wielkiego Anglika, który ojczyznę swą rozsławił wierszami i dramą, pozwólcie, czcigodni państwo, że odegramy przed wami tragedię bez słów, ale jakże gestami wymowną. Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube.